Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Czy istnieje modlitwa skuteczna? Chciałbym dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, więc zapraszam. Porozmawiajmy o modlitwie. I tu się zaczyna problem. Jak ja mogę z Tobą porozmawiać o modlitwie? Rozmowa to jest dialog. Ja nie mogę teraz prowadzić z Tobą dialogu, tylko monolog. Ty mnie prawdopodobnie słyszysz, prawdopodobnie mnie widzisz, jeśli tam jesteś. Ja Ciebie nie widzę, Ciebie nie słyszę, nawet Ciebie nie znam. Ty może coś o mnie wiesz, chociaż nie musisz. Jeśli jesteś pierwszy raz, to pozdrawiam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Waszczuk i od poniedziałku do piątku umieszczam na tym kanale komentarze do cytatu z Pisma Świętego, który jest podany na dany dzień przez Kościół katolicki. Jestem katolikiem. A kim Ty jesteś? No możesz mi napisać oczywiście w komentarzu, ale to nie będzie rozmowa. Ja kiedyś tą wiadomość odczytam, jeśli będę mógł, jeśli do mnie dojdzie. I to jest pierwszy problem, który przeszkadza nam w tym, żeby nasza modlitwa była skuteczna. Nieznajomość Pana Boga. Wtedy jesteśmy jak poganie. Mówimy do kogoś lub czegoś, a z tamtej strony nie ma odpowiedzi. I poganie tak rzeczywiście robili i nadal tak robią, nie znając Boga. Bóg na szczęście się zlitował i objawił się człowiekowi. Pokazał człowiekowi, kim jest. I najpełniej pokazał nam to przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Czyli Jezus nie zaczynał swojego głoszenia od nauki modlitwy apostołów, tylko od pokazania apostołom, uczniom, tłumom, kim jest Ojciec. Więc jeśli znasz kogoś, kto ma problemy, a kto nie zna Pana Boga i powiesz temu człowiekowi, módl się, no módl się, zacznij od modlitwy, a ten człowiek nie zna Pana Boga, to ten człowiek może mieć problem, może zniechęcić się do modlitwy. I często tak jest. Ja byłem wychowywany tak, w rodzinie katolickiej mam wszystkie sakramenty, oprócz oczywiście małżeństwa i kapłaństwa. Nikt mi nie powiedział, jaki jest Bóg, tylko mówili, tam jest Bozia, uważaj, Bozia patrzy, jak będziesz niegrzeczny, to będzie smutna i tu są modlitwy. Ojcze nasz, zdrowaś Mario, chwała Ojcu, wierzę w Boga, Aniele stróżu mój, wszystkie modlitwy. Miałem też Biblię obrazkową, ale nie czytałem jej, bo jak mam samemu czytać, skoro jestem małym dzieckiem, byłem małym dzieckiem, nie potrafiłem, nikt mnie przez to nie przeprowadził. Więc najpierw powinniśmy zacząć od tego, żeby poznać, kim jest Bóg. I Kościół katolicki pokazuje nam, kim jest Bóg. Bóg objawił się nam przez Pismo Święte i przez tradycję. Czytając Pismo Święte i poznając tradycję, mogę poznać, kim jest Bóg. I wtedy moja modlitwa może być skuteczna. Ale to jeszcze nie wszystko. Potrzebuję serca skruszonego. Kiedy miałem 22 lata i w życiu mi nie wyszło, byłem bardzo nieszczęśliwy, doświadczałem trwogi, to zacząłem się modlić z sercem skruszonym. Już nie potrafiłem sobie samemu poradzić, więc zacząłem się modlić. Swoimi słowami też modliłem się tymi modlitwami, które jeszcze mniej więcej pamiętałem. Ale najważniejsze było moje serce skruszone. I wtedy Bóg zaczął do mnie mówić przez wydarzenia. Potem przyszła mi myśl, że powinienem otworzyć Pismo Święte, kupić sobie najpierw to Pismo Święte
i zacząć je czytać. I zacząłem czytać i to Pismo Święte do mnie mówiło. Normalnie jakby to dla mnie było zrobione. Ktoś napisał kiedyś te słowa i one do mnie trafiały. I wtedy doświadczyłem takiego przynaglenia do tego, żeby się oczyścić. Bo ci, którzy mają czyste serce, ci będą Boga oglądać. Tak jest napisane w jednym z błogosławieństw. Na górze błogosławieństw. Jezus powiedział o tym. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą Boga oglądać. I zacząłem Boga widzieć. Widzieć w moim życiu. Słyszeć, widzieć, czuć, doświadczać. No i moja modlitwa zaczęła być skuteczna. Modlę się i Bóg odpowiada na moje modlitwy. Ja mówię, a On słyszy i On odpowiada. Bo Go znam, bo przyszedłem do Niego z sercem skruszonym, bo przyszedłem do Niego z sercem czystym. No i wtedy znowu pojawiły się jakieś problemy. Nieprzebaczenie. Ktoś mi kiedyś coś tam zrobił, ja nie mogłem mu przebaczyć. Więc dzisiaj Jezus mówi i przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Jeśli z serca nie przebaczycie drugiemu człowiekowi jego przewinień, to i Bóg wam nie przebaczy. I to też jest problem, nieprzebaczenie, które w nas jest i które nas zamyka na modlitwę skuteczną. I możemy być tacy zdenerwowani, zrezygnowani. Modlę się, modlę i nic. Pytanie. Czy poznałeś Boga? Czy poznajesz Go? Ja Go jeszcze nie poznałem, cały czas Go poznaję. I nigdy Go nie poznam w 100%, bo On jest ciągle inny, ciągle święty, ciągle mnie zaskakuje. Ale czy podjąłeś się takiego wysiłku, żeby poznać Boga? Czy sięgnąłeś po Biblię? Czy sięgnąłeś po tradycję ojców Kościoła, którzy żyli przed nami i Go spotkali? Czy czytasz życiorysy świętych? To ma wszystko Ci pomóc do tego, żeby Go poznać. Żeby nie być gadułą, tak jak ja jestem teraz gadułą. Gadam już 7 minut i już za chwilę skończę, no bo ile tak będę jeszcze gadał? Z nikim dzisiaj nie porozmawiam z Was, bo Was nie znam. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy, że kiedyś będziemy mogli się spotkać, porozmawiać ze sobą. I wtedy to będzie jak modlitwa, nie? Panie, Ciebie znam, Ty mnie znasz. Teraz chcę porozmawiać z Tobą, chcę się pomodlić. Zapraszam Cię do mojego serca. Daj mi doświadczyć Twojej obecności. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś ze mną, że kiedy Cię wzywam, to jesteś ze mną i słuchasz mojej modlitwy. Proszę Ciebie dzisiaj o to, abyś przyszedł do tych, którzy słuchają tego filmiku, abyś dał im się poznać, abyś dał im łaskę skruszonego serca, łaskę czystego serca i abyś dał im łaskę tego, żeby mogli przebaczać tym, którzy przeciwko nim zawinili, abyś i Ty przebaczył każdemu z nas nasze winy. Przyjdź, Panie, dzisiaj i spraw, aby ta modlitwa była skuteczna i aby modlitwa moich braci i sióstr, którzy mnie teraz oglądają, też, żeby ta modlitwa była ich skuteczna. Amen. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.